Kolejny dzień rozpoczynamy znaleźliśmy napis Hollywood na wzgórzu. Szukamy miejsca, gdzie można ładne zdjęcia sobie z nim zrobić. Mamy na mapce naszej kilka miejscówek, z jakich można zrobić zdjęcie tego napisu i to jest pierwsza. Pierwsza styczność. Tak, tylko podobno czym bliżej, tym jest bardziej zabite, powiedzmy w cudzysłowie, dechami, żeby ludzie właśnie nie stawali, nie robili sobie zdjęć. Jest i napis Hollywood. Kiedy powstał, miał napis Hollywood Land, ale to później zmienili. Kiedyś już były te napisy drewniane, teraz są metalowe. I co ciekawe, ten teren też miał być kiedyś w ogóle sprzedany inwestorom. Wszystkie te ziemie były na sprzedaż i on reklamował możliwość kupna tych ziem. I tak się on wpisał tutaj w krajobraz miasta, że kiedy już chciano sprzedać i zarówno ten skrawek ziemi, osoby, które miały dużo pieniędzy, jak na przykład z branży filmowej, jak na przykład Steven Spielberg i kilka innych osób, zrzuciły się, żeby wykupić ten teren. Tam każdy rzucił po milionie, więc było tanio dla nich. I przekazali ten teren miastu. I tak dzięki temu już przeszło, no w sumie napis ten ma stuletnią historię, przeszło, może cieszyć oka turystów i mieszkańców. Zdjęcia nie można zrobić za ładnych. No nic, ale to wjeżdżamy na właśnie tą dzielnicę, gdzie w sumie nie Beverly Hills, ale to też jest tak, no same wille. Jest tu wąsko, stromo, murzyście, ale na szczęście zjeżdżamy w dół. No, może zobaczymy jakiegoś Brada Pita lub kogoś. Może akurat gdzieś śmieci wyrzucić. Co to za drogi? Jakoś mieszkańcy muszą sobie radzić. Widać na załączonym obrazku, Los Angeles jest ogromne. W sumie aglomeracja, bo to sam Los Angeles nie jest tak wielki, ale ma chyba 80 miasteczek dołączonych do aglomeracji. A sumie dlaczego stało się Mekką dla filmowców? No bo tu jest w sumie wszystko. Ocean, góry. Ocean, góry, pustynia. Dni słoneczne trwają prawie cały rok, więc wszystko jest pod ręką. Idealne warunki do każdego filmu. Podobno miało tego miejsca nie być, czyli huśtawki z panoramą miasta. Ale jest, ale jest. Wcześniej też taka była. No, brama zamontowana była rok temu. Widać pasy, ale ktoś zamontował drugą. No to miejsce sexy. Widok na miasto aniołów. Muszę bezpiecznie wylądować. Jesteśmy w centrum Los Angeles. Jest to tak ulica zwana, albo miejsce, Olivera Street. Jest iście meksykańskie. W sumie meksykańskie. Taki targ i spożywczy, i ciuchowo-rzeczowy. Knajpki. Knajpki. No to nawet po angielsku napisów nie ma. Wszystko po meksykańsku. Autentyczne polskie strony. Zbliża się Dia de los Muertos, czyli takie święto zmarłych meksykańskie. Jest bardzo kolorowy. No, w sumie już dzisiaj czwartek, ono będzie w niedzielę. Czy w poniedziałek? A, nawet. No, naprawdę jest to klimat. Bardzo tanie pamiątki idzie dostać. Chyba najtaniej z całych Stanach. Niektóre rzeczy były naprawdę dwa razy tańsze niż mieliśmy okazję w jakichś sobach z pamiątkami widzieć. Więc a to jest to samo. No i wszystko jest takie kolorowe. No, jak cały Meksyk, w którym jeszcze nie byłam, ale tak myślę, że tak jest. Ale obsrany napis Pershing Square. Chciałem porównać, jak wygląda w rzeczywistości GTA. Dobra, dzisiaj cały dzień zwiedzania miasta. Jedziemy na Venice Beach. Teraz jeszcze jesteśmy w centrum. Jeszcze są widoczki. Super wyglądają takie wieżowce wśród pan. No i inny klimat. Nie jest tak poważnie jak z New Yorku. Dobra, ale żeby dojechać na zachodnie wybrzeże Los Angeles, musimy wjechać na autostradę, bo tutaj jest pełno autostrad. Miasto jest z nimi połączone ze wszystkich stron. I o tej porze jest pół do piątej. Wszystko jest zakorkowane. Jak się włączy Google Mapsa, to całe Los Angeles jest całe na czerwono. Wszystko wszędzie stoi. I tak jest codziennie. Widać, że drogi na czerwono. Dobra, jadajmy. To chciałam zobaczyć na żywo. To było takie... Zachód słońca? Zachód słońca na Los Angeles. Tak. No dobra. Niby Polaki tylko używają parawanów, a tu myk. Jeśli nie są amerykańskiego pochodzenia... Chyba, że są polskiego. To jestem w stanie to zrozumieć. Przekąska. Przekąska to chyba całe śniadanie nasze. No. Weź tego. bo co zostawiliśmy na parkingu, chodzimy na Santa Monica, w sensie na molo. Ale za dnia tym razem, wczoraj też byliśmy, ale wieczorem, nocy nawet, było ciemno, nic nie było widać. A to jednak fajnie być za dnia. Zdobyć końcowy punkt drogi 66. Tak, to też. To gdzie to? Ta Buda. Ta mała Buda? Tak. Tutaj wjechać się nie da, więc zrobiliśmy tylko zdjęcie sobie przed samym wjazdem. No ale chyba można uznać, że dojechaliśmy do końca. No bo stoi dosłownie najbliżej jak się da. Parking dosłownie pod. No busem byłoby ciężko tu wjechać faktycznie, tu jest pełno turystów. Można powiedzieć, że dotarliśmy do końca drogi 66. Trochę od dupy strony, no bo byliśmy w Albuquerque, potem odbiliśmy i teraz jesteśmy tutaj. No i od tego miejsca będziemy, jakby można powiedzieć, cofać się, tak żeby zaliczyć tą część, którą ominęliśmy. Też to jest, myślę, to jest nasz osobisty plan, taki podróży niepowtarzalny. Więc fota i uderzamy dalej. Wybrałeś total całą godzinę. Ok. No to na szczęście na najdroższej ulicy w Stanach Zjednoczonych parkometry mają w miarę sensowną cenę. Bo $2 za godzinę to nie jest dużo. 10,29. To idziemy zwiedzać. Nic tutaj dla nas, bo tu ceny takie, że tutaj żeby wejść do sklepów czasem trzeba złożyć depozyt w wysokości kilku tysięcy $. Inaczej się nie wpuszczą. Tak się filtruje biedaków. Chodzi o to, żeby tutaj te gwiazdy czy bogaci ludzie mieli swoje miejsce, gdzie mogą coś kupić, a nie przebijać się przez sumy turystów z każdego zakątka świata. No, no to zaczyna się. Jakieś Giorgio Armani, jakieś pierdy. Połowy nie znamy. Giorgio Armani też nie jest taki bogaty. Znaczy jest, dobra, jest, ale są lepsze, których są nawet lepsze, jest. Tu nie, no. To jest, wiesz, widzisz, na początku. Jesteśmy najprawdopodobniej pierwszy, może jedyny raz w życiu najbliżej światowych gwiazd. Bo na pewno gdzieś tutaj mieszkają. Beverly Hills. Na razie nie widzę tych gwiazd. Jakbyśmy rozłożyli sami, też moglibyśmy zamieszkać w ich sąsiedztwie. No właśnie. Niektórzy tak tu robią. Ale nie mamy namiotu nawet. Największa szansa na spotkanie kogoś być może sławnego jest za tymi 4-metrowymi żywopłotami, bo pewnie tak ukrywają się przed gapiami. Ogólnie idziemy Hollywood Boulevard, to jest bardzo długa ulica i tu wszędzie są te gwiazdy. W większości póki co nie znamy, kilka nazwisk się trafiło. No jesteśmy na początku dopiero. No to nie jest początek, to jest, tak, nie wiem w sumie w jakim miejscu. No my widzieliśmy autami kiedyś. Zobaczymy, może dalej to jest. Chodzi o, że odciśnięte dłonie. Tutaj na razie nic nie ma. Są same gwiazdy z nazwiskami. Jerry G. Lewis. Każdy sobie robi przy nim zdjęcia teraz. W tablicy. Powiedzmy, że miał swoje 5 minut w telewizji. Czyli w sumie z Kevinem Spacey to jeden bardzo drugiego, nie? Dlatego obok siebie są Rod Stewart, Sandra Bullock, to już więcej gwiazd. Mimo że każda gwiazda ma tutaj swoją gwiazdę, to unikają oni tego miejsca, wygląda na te tłumy turystów, które by ich zjedli, ale raz w roku tutaj się pojawiają, dokładnie w tym kinie, w tym teatrze, bo tutaj w kinie, bo tu się odbywa gala zawsze rozdania Oscarów. Możemy w sumie wejść, tak zacząć i wyjść. Ogólnie to widzicie, pełno Chińczyków i ten. I podają wszystkie pierdoły. Trochę się prezentuje. Nie wiem, ja nigdy nie oglądałem gali Oscarów. Nigdy nie oglądałeś gali Oscarów? Nie, nigdy mnie to nie straciłeś dzieciństwo. Przecież to się zawsze robiło tak, że rano się szło do szkoły, a to było w niedzielę na poniedziałek i się było niewyspane. To się oglądało. Nie wiem, lepsze zajęcie. Ale może ten, co ty możesz powiedzieć? Czy tutaj tu jest te miejsce, gdzie ten czerwony dywan jest rozstawiany? Nie, ale tak nie ma tej otoczki, to tak nie pamiętam. Może to nie jest tak. Szczególnie, że to tak, że na tej całej sali to jest pokazywane, a tutaj jakieś mrówki, nie? Może tak, bo tutaj są lata i są firmy, roki. Nie będzie to najlepszy film? Bo tam jest Titanic 97, American Beauty. Schodzimy jak gwiazdy do naszych limuzyn. Ale się wycwanili tutaj nawet dobrze, bo są do chyba 2100 roku te kolumny, przygotowane napisy na najlepsze filmy. Nie, 2071. Dalej to nie wiem jak to będzie, no zajmą to jest dalej. O, tu jest jeszcze ten, takie popularny, tutaj są odciśnięte dłonie, stopy. Jak mogłaś to ominąć? Michael Jackson? Boże! Ja Michael Jackson? Jak ja mam to ominąć? A to mam bez zmierzch. No zmierzch to ominimy. Nawet różdżki odcisnęli. Oh my god, jak a niby tak trudno dostać Oscara, więc można kupić. No właśnie, przeszliśmy tutaj nazad. Tyle co oglądaliśmy różnych vlogów i ludzie przestrzegali, że to nie wiadomo ile bezdomnych będzie i się oni wysypują, to albo poszli spać, albo jakiś sen zimowy zapadli, bo szczerze nie było ich dużo. Kilka pojedynczych osób się trafiało. W porównaniu do San Francisco to nie ma porównania. No, tam było tyle gorzej i wszyscy tak. Było widać ich, że tak powiem, tam to było ubóstwo, a tutaj no, nie, tu naprawdę przyjemnie. Więc mamy, nie jest źle, nie jest źle. No, mamy miłe wrażenia po Hollywood Boulevard.